Radio Plus. Sedno Sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, to już pewne, że do wyborów Lewica pójdzie sama? Nie, oczywiście to nie jest pewne. Cały czas po stronie opozycyjnej klaruje się czy kształtuje się ta idea jak najlepszego z punktu widzenia strategii startu do wyborów parlamentarnych. Do wyborów zostało 9 miesięcy. To jest i mało, i dużo czasu. Mało na to, żeby rozpocząć już takie prawdziwe działania prekampanijne, ale dużo, żeby jeszcze porozmawiać o tym, która z wersji, jeśli chodzi o listy, czy liczbę list, jest najbardziej, powiedziałbym, pożądana, a co ważniejsze, skuteczna. Donald Tusk, panie pośle, przepraszam, że w słowo wejdę, ale Donald Tusk chyba jest innego zdania, bo on w piątek tak mówił. Dzisiaj czy jutro jest dokładnie ten moment, żeby powiedzieć tak, tak, czy nie, nie. Albo idziemy razem, bo ja jestem absolutnie przekonany, że będzie lepiej i będą większe gwarancje na zmianę, na tę wielką rzecz, jak pójdziemy razem. Ale jeśli nie chcecie, to chociaż powiedzcie, bo nie ma już czasu. Czyli zdaniem Donalda Tuska w sobotę ten termin upłynął, bo mówił w piątek, dzisiaj, ewentualnie jutro. To już nie ma czasu, panie pośle. Ja rozumiem to zniecierpliwienie pana przewodniczącego Tuska. Też chciałbym już powoli zamykać ten rozdział pod tytułem rozmowy na opozycji, ale przypomnę to, co powiedział Robert Biedroń w sobotę na zjeździe Zarządu Krajowego Nowej Lewicy. Do tego tanga trzeba czworga, więc apeluję do wszystkich, żeby się tak nie niecierpliwili, żeby troszeczkę sobie dali więcej jeszcze przestrzeni sobie i partnerom na opozycji. Nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Lewica jest gotowa na start. Ale chętna czy gotowa? Ale chętna jest, żeby pójść razem? To jest lepszy wariant? Wiecie, czego chcecie, panie pośle? Oczywiście, że wiemy. Chcemy na pewno dwóch rzeczy. Chcemy dobrego wyniku lewicy w wyborach w 2023 roku, a po drugie i równie ważne, przejąć władzę wraz z przyjaciółmi z demokratycznej opozycji. I to nie jest, panie redaktorze... Ale to tak, jedna lista czy nie, panie pośle? Ale panie redaktorze, to nie jest tak jak w grze komputerowej, że na 9 miesięcy przed wszystko jest poukładane i jest absolutnie precyzyjne. Dla mnie to jest niepojęte, że wy dzisiaj nie wiecie, czy chcecie iść razem, czy nie chcecie iść razem. Od roku jest o tym dyskusja. Ja pana posła pytam, to czego w końcu chce Lewica? I pan poseł mówi, że to nie jest takie proste. Jak dla mnie to naprawdę... Lewica chce... Lewica wie jedno, że rządy Prawa i Sprawiedliwości muszą zostać zakończone, a Lewica musi być w nowym rządzie i w nowym parlamencie. Lewica jest gotowa na różne scenariusze. Tak jak powiedziałem wcześniej, mieliśmy zjazd Zarządu Krajowego w sobotę i podjęliśmy bardzo ważne decyzje. Trzy decyzje. Pierwszą decyzję... Jeszcze o nich porozmawiamy, panie pośle. To może między innymi powiem o ważnej uchwale. My wezwaliśmy wszystkie partie opozycyjne na demokratycznej opozycji do zadeklarowania, że niezależnie od tego, jak będziemy startowali w wyborach parlamentarnych, czy na jednej, dwóch, czterech czy 16 listach, wzywamy wszystkie partie demokratycznej opozycji do już dzisiaj, do zadeklarowania, że dzień po wyborach siądziemy do stołu i razem utworzymy rząd. Ale panie pośle, co wy będziecie tak daleko do przodu wybiegać i myśleć o tym, co będzie po wyborach, jak wy nie wiecie, co przed wyborami? Na początku niech Lewica zadeklaruje, czy chce startować razem z opozycją, z pozostałymi formacjami, czy nie. A wy mówicie o kolejnych krokach. Rozumiem, że jak dobry szachista myśli o wielu ruchach naprzód, ale o tych po drodze oczywiście, też myśli, chyba że się zastanawiać, jakie wykonać. Oczywiście, że myślimy o kilku ruchach do przodu, ale widać, że jeszcze dzisiaj na opozycji nie wszyscy są gotowi do zakończenia tych rozmów w kontekście kształtów różnych list. My apelujemy o jedno, jako Lewica, żeby absolutnie nie dać Prawu i Sprawiedliwości żadnego powodu do tego, aby móc swoje, czyli pisowskie problemy w Zjednoczonej Prawicy przykrywać jakimiś wydumanymi albo niewydumanymi napięciami po stronie demokratycznej opozycji. Od 2 dni widzę to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Ukrywa swoje totalne problemy, te kłótnie, te swary, to kopanie się po kostkach, Ziobry przez Morawieckiego, Morawieckiego przez Ziobrę i tak dalej, tym, że podobno na demokratycznej opozycji mamy jakieś niejasności. Nie, nie mamy niejasności. A, podobno. To Lewica z Polską 2050, panie pośle, to kopanie się po kostkach z Polską 2050, to Prawo i Sprawiedliwość wam kazało, tak? No nie, no to jest przecież panie redaktorze. No, napięcia, one są faktem. To jest... Oczywiście, że są napięcia, tylko nie możemy tych napięć naturalnych, ponieważ nie jesteśmy jedną partią opozycyjną. Wyborcy wybrali różne partie opozycyjne do parlamentu. Lewica dostała 2,5 miliona głosów. No gdyby nie było wyborców Lewicy, nie byłoby Lewicy, byłaby jedna partia pod tytułem opozycja. Więc nikt dzisiaj na opozycji demokratycznej nie może sobie po pierwsze rościć prawa do tego, żeby rozdawać karty, bo nikt nie ma 55% poparcia. Wyborcy demokratycznej opozycji są różnorodni, głosują na centroprawicę, na centrum, na lewicę, na radykalną lewicę, na socjaliberałów. No różne mamy odcienie demokratycznej opozycji, a przede wszystkim wyborców. Więc dzisiaj apeluję o jedno. Te różnice, które są, bo są i nie ma co ukrywać, że każda z partii ma swoich wyborców, którzy są przywiązani do różnych wartości, nie może dać powodu do takiego schadenfreude i do takiej radości z tego, że te różnice między nami są. A tylko Prawo i Sprawiedliwość czeka na to, żeby ukrywać swoje problemy potencjalnymi problemami na opozycji. I kończąc, panie redaktorze, ten wątek dotyczący wyborów. Bez względu na to, i zapewniam to u pana redaktora w programie, bez względu na to, w jakiej konstelacji pójdzie opozycja, opozycja przejmie władzę i opozycja jest dogadana na pewno co do jednej najważniejszej sprawy. Mamy program, mamy propozycję dla Polaków i ta propozycja dla Polaków, lepsza niż pisowska, będzie wdrażana przez rząd opozycyjny, który wygra wybory niezależnie od tego, w jakiej konstelacji będą ułożone listy. Okej, no mamy program, panie pośle, ale widział pan program największej opozycyjnej partii, bo ja nie widziałem. Słyszałem, że jest przygotowywany i tam już od jakiegoś czasu ma być, ale panie redaktorze... Mówię, że my jako opozycja mamy program, no trochę jest... No, Lewica na pewno ma swój program. Pokazaliśmy ten program w Łodzi 4 tygodnie temu i ten program będziemy wdrażać. Bez Lewicy w rządzie nie będzie świeckiego państwa, ochrony praw pracowniczych, praw kobiet, praw mniejszości czy mocnej obecności w Unii Europejskiej. Lewica do takiego rządu nie wejdzie, jeśli w takim rządzie nie będzie zagwarantowanych tego typu kwestii. Ale to jest właśnie ta też zaleta różnorodnej opozycji, że będziemy wdrażać takie propozycje programowe, które są oczekiwane przez Polaków. Panie pośle, to jeszcze teraz już trochę wyjdźmy dalej poza Polskę o to, co dzieje się w Berlinie. Chciałem zapytać i o to hamletyzowanie właśnie niemieckiego rządu w sprawie Leopardów. Czy to dla pana posła jest jakaś zaskakująca postawa jednak? No, Niemcy, które są absolutnie liderem Unii Europejskiej, w tak ważnej sprawie nie mogą zdecydować, hamują działania innych krajów, no bo do tego to się przecież sprowadza. No, czy to jest zaskoczenie? No i tak, i nie. No, patrząc na to, jak Niemcy z jakimś takim niezrozumiałym ociąganiem reagują na wojnę w Ukrainie, no to nie jest to dla mnie zaskoczenie, bo przecież mamy wojnę... Ale rozczarowanie mimo wszystko? Tak, to jest rozczarowanie i naprawdę nie rozumiem postawy rządu niemieckiego, bo przecież rząd niemiecki także czyta sondaże i także czuje oddech swoich wyborców i mieszkańców Niemiec na plecach, że Niemcy jako społeczeństwo chcą wspierać Ukrainę i nie chcą budowania potęgi rosyjskiej kosztem tego horroru, który dzieje się w Ukrainie. Ale jaki to lider Unii, panie pośle, jeżeli w takiej sprawie, no w ostatnim roku w ogóle nie raz Niemcy pokazały się z takiej strony, z jakiej się pokazały, to gdzie tutaj, jak można widzieć w nich no, ten kraj, który będzie decydował także o kształcie Unii Europejskiej, no bo przecież nie oszukujmy się, no Niemcy są najważniejsze w całej Unii. No, słusznie pan redaktor zwrócił uwagę. Niemcy są najważniejszym krajem Unii Europejskiej i od Niemiec oczekiwalibyśmy wszyscy bardzo mocnej, jasnej postawy, opowiedzenia się po stronie dobra, a nie szukania jakichś szarości pomiędzy dobrem a złem. No, w tym przypadku nie ma czegoś pośredniego pomiędzy pokojem a wojną. Może jest czas powiedzieć, że Niemcy nie mogą być liderem Unii Europejskiej, jeżeli no, wie pan, takie możemy sobie mówić, my możemy sobie mówić, że Niemcy nie mogą albo nie powinni już pełnić tej roli, ale jednak z uwagi na swój potencjał gospodarczy i polityczny, dalej są tym liderem. Natomiast cieszę się, że Polska, i tutaj może pana zaskoczy, ale będę tutaj trzymał stronę polskiego rządu, który nie odpuszcza, buduje mniejsze, większe koalicje dotyczące czy to Leopardów, czy utrzymywania zainteresowania sprawą ukraińską, bo też ze względów naturalnych rozumiem, że Polacy mocniej interesują się wojną w Ukrainie niż na przykład Portugalczycy. Z racji zagrożenia oczywiście, to zupełnie zrozumiałe. Więc oczekiwałbym od Niemiec zdecydowanie większego zaangażowania i uważam, że Niemcy dzisiaj naprawdę powinny skończyć z tą polityką chowania głowy w piasek i naprawdę powinny dać zielone światło jeszcze większemu wsparciu Ukrainie. A mówił to poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Panie pośle, na krótko przerywamy naszą rozmowę. Tych, którzy mogą, zapraszamy na internetową dogrywkę Sedna Sprawy. Słuchaczy radia żegnamy już. Dobrego dnia. Mówimy jednym do usłyszenia tym, którzy mogą z nami zostać w internecie. Dzięki. Radio Plus. Sedno Sprawy. Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, jest cały czas z nami. Rozmawialiśmy o Niemczech, o ich roli w Unii Europejskiej, wśród krajów, które pomagają Ukrainie w tej międzynarodowej wielkiej koalicji. Panie pośle, może to na jakimś poziomie, nie wiem, Parlamentu Europejskiego na przykład. Tyle było rezolucji wzywających Polskę do przywrócenia praworządności, do działań w różnych obszarach. Może na tym poziomie wezwać Niemcy, no chociażby do zmiany swojej postawy, do tego już nie tylko, żeby wysyłały swoje czołgi, ale żeby pozwoliły te niemieckie maszyny sprzedane dawno innym krajom wysłać na Ukrainę. No, nie widzę problemu w tym, aby także z uwagi na mocne zaangażowanie instytucji europejskich w przeciwdziałanie wojny w Ukrainie, także Parlament Europejski po raz kolejny, bo przypomnę, że Parlament Europejski wielokrotnie już przypominał i podkreślał wagę zakończenia wojny w Ukrainie, aby Parlament Europejski po raz kolejny się tym zainteresował. Ale panie redaktorze, ja też widzę możliwość jeszcze większego zaangażowania się polskiego rządu w kwestie dyplomatyczne, bo ja oczekiwałbym, panie redaktorze, jednej rzeczy. Dzisiaj Polska jest i powinna być adwokatem Ukrainy i to się sprawdza. To znaczy sprawdza się w tym sensie, że Polska nie daje zapomnieć światu czy przede wszystkim Europie o tym horrorze, które dzieje się w Ukrainie, ale także oczekiwałbym, że jeśli jesteśmy albo rościmy sobie prawo słusznie do tego, aby być adwokatem spraw ukraińskich, to chciałbym, żeby te polskie wysiłki dyplomatyczne także były skierowane na Niemcy. I wie pan, ja nie wiem, czy skuteczne są tego typu wysiłki, które polegają głównie na takim łajaniu Niemiec, robieniu konferencji prasowych przez pana premiera Morawieckiego pod bramą brandenburską, chwilę po tym, jak spotyka się z władzami niemieckimi i takie obsobaczanie naszego największego sąsiada. Ja uważam, że oczywiście różne taktyki są ważne i takiego przeciwstawiania do ściany. To jaka jest najlepsza? No, najlepsza byłaby taka, gdyby nasz premier mógł dogadać się z panem kanclerzem Scholzem, na przykład także dopraszając lewicę polską, która przecież jest w tej samej rodzinie politycznej co SPD, czyli partia, z której wywodzi się pan kanclerz Scholz, i można byłoby te działania zintensyfikować. Ale to lewica nie może na forum rodziny europejskiej partii socjalistycznych właśnie interweniować i tak wygląda. Ale my to robimy, panie redaktorze. My to robimy, panie redaktorze, i od samego początku, od 24 lutego zeszłego roku mówimy Niemcom, naszym przyjaciołom z Niemiec, z SPD o jednym, że to jest bardzo krótkowzroczne, że ta polityka pacyfizmu, którą pielęgnowano w Niemczech przez ostatnie 70-80 lat, tak naprawdę dzisiaj już się nie sprawdza z uwagi na to, że zmieniły się warunki geopolityczne i dzisiaj chowanie głowy w piasek przez Niemców nie jest już tak pożądane, ale też nie będzie odbierane jako próba znowu jakiejś militarnej hegemonii Niemiec w Europie. Więc tutaj potrzeba różnych wysiłków, ale mam ciągle jeszcze takie wrażenie, że ten margines możliwości działań dyplomatycznych po stronie polskiego rządu ciągle jeszcze jest, a nie jest wykorzystywany, a jest on często, te działania dyplomatyczne są wykorzystywane po to, żeby podbijać bębenek na potrzeby krajowe, no bo jeśli Jarosław Kaczyński uczynił sobie z Niemców głównego wroga z Unii Europejskiej, co tam jeszcze mamy? Niemcy, Unia Europejska, lewactwo, LGBT, gender i coś tam jeszcze. Kiedyś jeszcze opozycja powiedziałaby, że PiS jest antyrosyjski, ale dzisiaj już nie wypada tego powiedzieć, prawda? Bo kiedyś nie wypada tego powiedzieć. Był nazywany rusofobem Jarosław Kaczyński przecież. No wie pan, to jest tak, że zmieniają się okoliczności, natomiast uważam, że trochę mamy do czynienia z takim rozdwojeniem jaźni w wykonaniu polskiego rządu, bo z jednej strony chciałby rozmawiać z Niemcami i zachęcać Niemców do większego zaangażowania w Ukrainie, a z drugiej strony nie ma dnia, żeby Niemcy nie byli chłopcem do bicia dla Kaczyńskiego i Morawieckiego, co powoduje jakąś kompletną kakofonię różnych dźwięków ze strony Polski. Na użytek polityki wewnętrznej też ta sprawa jest wykorzystywana, a teraz o wewnętrznych sprawach lewicy jeszcze, panie pośle, trochę porozmawiajmy, bo Włodzimierz Czarzasty został właśnie wybrany na kandydata na szefa sztabu Nowej Lewicy. O co chodzi z tym kandydatem? Władze Nowej Lewicy wybierają kandydata na szefa sztabu. Co to za formuła? Tak, w ostatnią sobotę odbył się zjazd Zarządu Krajowego Nowej Lewicy i jednogłośnie postanowiliśmy nie czekać. Postanowiliśmy zastosować dwie taktyki. Z jednej strony zaapelowaliśmy do demokratycznej opozycji o to, aby rozmawiać o różnych scenariuszach, natomiast z drugiej strony my jakby nie zasypiamy gruszek w popiele, tylko trzeba się przygotowywać i ogarniać na 8 miesięcy przed wyborami. Zatem chcemy pokazać, że Lewica jest gotowa do wyborów, bez względu na to, w jakiej formule będzie startowała. Uznaliśmy, czy Włodzimierz Czarzasty jest jedynym kandydatem? Czy to jest takie powiedzenie po prostu, jak będzie sztab, to będzie szefem Włodzimierz Czarzasty? Jak będzie sztab, to będzie Włodzimierz Czarzasty. Jest jedynym kandydatem na szefa sztabu. Jednogłośnie wybraliśmy Włodzimierza Czarzastego na taką funkcję, bo wiemy, że sobie z tym poradzi. Ale to jest sygnał także do innych partii, na demokratycznej opozycji. Nie ma już czasu. Trzeba pokazywać wyborcom, że jesteśmy gotowi. Pokazaliśmy 3 tygodnie temu program. Dzisiaj pokazujemy kandydatów na szefa sztabów. Za niedługo będziemy pokazywali dalsze kroki, ponieważ Lewica jest gotowa do wyborów. My się nie oglądamy na nikogo. My mówimy naszym przyjaciołom z opozycji, chodźmy razem, ale jeśli nam razem nie wyjdzie albo wspólnie, to jesteśmy gotowi także startować razem i jesteśmy ogarnięci. Ja rozumiem, że Włodzimierz Czarzasty jest współprzewodniczącym partii i byłym szefem SLD, ale to jest taka twarz Nowej Lewicy, jaką dzisiaj chcielibyście pokazać wyborcom. Twarz Włodzimierza Czarzastego, dawnego działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, potem SDP, SLD i tak dalej. To jest ta Nowa Lewica, jaką chcielibyście pokazać wyborcom przede wszystkim, panie pośle? Panie redaktorze, szef sztabu ma jedno bardzo ciężkie zadanie: doprowadzić, tak zaplanować strategię wyborczą, żeby prowadzić partię do zwycięstwa. Więc tutaj twarzy lewicy jest bardzo wiele i jest ta twarz związana z byłym sojuszem Lewicy Demokratycznej, jest twarz Wiosny, jest twarz Razem i wielu innych ruchów społecznych, które idą dzisiaj z Lewicą. Więc ja wierzę głęboko w to i dlatego też głosowałem za kandydaturą Włodzimierza Czarzastego, że to jest osoba, która świetnie zna partię, która świetnie potrafi zarządzać strukturami, bo sztab wyborczy to nie jest zarząd partii. Sztab wyborczy jest powoływany na kilka miesięcy po to, żeby doprowadzić, zaplanować i doprowadzić do zwycięstwa. I głęboko wierzę w to, że Włodek Czarzasty na pewno da radę. A czy Lewica póki co, jeżeli chodzi o lewicowe środowiska, jest jeszcze jakiś potencjał agregowania różnych środowisk, właśnie dołączania do Nowej Lewicy? Absolutnie. Panie redaktorze, my na tym naszym spotkaniu Zarządu Krajowego wystosowaliśmy także uchwałę i apel do wszystkich środowisk lewicowych, lewicujących politycznych, na przykład Unii Pracy, na przykład przykład PPS-u, na przykład bardzo wielu stowarzyszeń i fundacji, jak Strajk Klimatyczny, Strajk Kobiet, organizacje kobiece, to jest ten potencjał. Jeśli patrzymy sobie na poglądy polskiego społeczeństwa i jeśli prawie 30% polskiego społeczeństwa mówi tak, mam socjaldemokratyczne poglądy, mam lewicowe, centrolewicowe poglądy, to znaczy, że jest potencjał, to znaczy, że jest o kogo się bić. I my jako lewica do ostatniego dnia przed wyborami będziemy się bić o tych, którzy są i w partiach politycznych, i w stowarzyszeniach, i w fundacjach, a także nie są związani z żadnymi środowiskami, ale mają serce po lewej stronie. A tam serce ma na pewno Krzysztof Śmiszek, który był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu posłowi życzę. Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy to był gość dzisiejszego Sedna Sprawy. Dobrego dnia, do usłyszenia. Dziękuję. Radio Plus. Sedno Sprawy. A za chwilę już w tym miejscu pojawi się Kamila Biedrzycka, żeby poprowadzić dla Państwa Ekspres Biedrzyckiej, pierwszy w tym tygodniu. Dzień dobry Państwu w poniedziałek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej i dzisiaj zaczynamy od genialnej informacji. Magdalinette z życiowym sukcesem powalczy o półfinał Australian Open. Zawsze zaczynamy od polityki, ale no, ten sukces polskiej tenisistki powoduje, że musimy o nim wspomnieć. Przypuszczam, że gdyby stało się to w przypadku Igi Świątek czy Huberta Hurkacza, słyszeliby Państwo o tym zwycięstwie zdecydowanie więcej. Troszkę to niesprawiedliwe, mam takie wewnętrzne poczucie. Także wielkie brawa od nas dla Magdalinette. Bardzo mocno trzymamy kciuki i jeszcze słów kilka powiemy o tym fantastycznym sukcesie polskiej tenisistki, ale teraz już niestety wracamy do spraw bieżących, ale zanim niestety sprawy bieżące, to jeszcze zapowiem naszych gości. Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej już za chwilę u Państwa. O tym zamieszaniu po stronie opozycyjnej, które odbyło się w miniony weekend, mówić będziemy, a po godzinie 9:45 Państwa gościem Adam Kobieracki, czyli były zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw operacji. Mówić będziemy oczywiście o spotkaniu w Ramstein przede wszystkim, ale po kolei. Zaczynamy od tego, co w polskiej opozycji się dzieje. Trudno odnieść inne wrażenie niż takie, że opozycja zachowuje się na zasadzie chciałabym, ale boję się. Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty najpierw deklarowali chęć współpracy i no, właściwie takie przekonanie, że trzeba iść wspólnie, żeby pokonać PiS. Teraz tańczą na kruchym lodzie, na cienkiej linie, proszę sobie wybrać, i deklarują samodzielny start w wyborach. Co na to Donald Tusk? No, Donald Tusk, mam wrażenie, przynajmniej teoretycznie nie odpuszcza i po tych deklaracjach partnerów z mniejszych ugrupowań opozycyjnych pisze tak. Nie ma wrogów po stronie demokratycznej opozycji. Szanując partnerów i ich decyzje, wzywam wszystkich pragnących zmiany i wierzących w zwycięstwo. Chodźmy razem. Czy pójdą? Raczej marne szanse, ale na ten temat już za chwilę ze Sławomirem Neumannem rozmawiać będziemy. I trzeci ważny temat, który dzisiaj poruszymy, to już z Adamem Kobierackim, czyli efekty spotkania w Ramstein. 50 krajów, 50 ministrów i decyzje dotyczące przyszłości Ukrainy i właściwie pomocy Zachodu dla tej właśnie. Czy efekty tego spotkania rozczarowują? Na ten temat z naszym gościem dziś na pewno. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam. No i zaczynamy raz jeszcze od fantastycznej sportowej informacji tego dnia. Zrobiła to, chociaż tak naprawdę kompletnie nikt się tego nie spodziewał. Magdalinette zaskoczyła wszystkich i absolutnie zachwyca w Australian Open 2023. Dzisiaj nasza polska tenisistka wyeliminowała rozstawioną z numerem 4, proszę sobie wyobrazić, francuskę Carolinę Garcję i jest już w ćwierćfinale imprezy wielkoszlemowej w Melbourne. Fantastyczna wiadomość. W poprzednich rundach Polce udało się wyeliminować Estonkę. Udało się wyeliminować także inne przeciwniczki. W tej chwili o półfinał zagra poznanianka Magda Linette. Czapki z głów, chylimy czoła. Naprawdę fantastyczna gra, nieprawdopodobna determinacja i ambicja. I ludzie, cieszmy się z tego, że nasza polska tenisistka w dalszym ciągu walczy w Australian Open, nawet jeżeli to nie jest jeszcze pierwsza rakieta świata. Oddajmy królowi co królewskie. Taki mój apel. Magda Linette w ćwierćfinale Australian Open. To jest super fajna, pozytywna wiadomość tego dnia, a takich pozytywnych wiadomości niestety nie ma zbyt wiele, no bo wracamy już, drodzy Państwa, do polskiej polityki. W ubiegłym tygodniu Szymon Hołownia był u Państwa, u mnie, pamiętają Państwo pewnie bardzo dobrze. Zapewniał oczywiście, że zależy mu na współpracy po stronie opozycyjnej, ale trudno było odnieść wrażenie, że jest zdeterminowany, aby tworzyć jedną listę i współpracować z Koalicją Obywatelską, z Lewicą. Do tej pory nie wiemy, jak i w jakiej formule opozycja chce iść do wyborów. Wiemy, że jeszcze w piątek Donald Tusk, szef największej partii opozycyjnej, apelował do Hołowni właśnie przede wszystkim, który jest drugą największą partią opozycyjną, o to, żeby zdecydował się w końcu, w którą stronę i z kim chce pójść. To już jest najwyższy czas, tak apelował Tusk, a Szymon Hołownia, wybrany po raz kolejny na przewodniczącego swojej partii na pierwszym zjeździe krajowym, odpowiada: kochany Donaldzie. Oczywiście styl mogą sobie Państwo sami ocenić. Kochany Donaldzie, no, nic się nie zmieniło od czasu naszego ostatniego spotkania. Taka enigmatyczna odpowiedź ze strony Hołowni, ale właściwie kiedy bierzemy to wszystko na tapet i rozłożymy na czynniki pierwsze, no to widać, że nie ma entuzjazmu po stronie Polski 2050. Pytanie tylko, czy brak tego entuzjazmu dla jednej listy to jest no, przede wszystkim inicjatywa samego przewodniczącego Hołowni, czy raczej, jak to się brzydko określa, partyjnych dołów, które boją się o utratę na przykład mandatów. Mam na myśli tych posłów, którzy wyłamując się z innych klubów parlamentarnych stworzyły klub poselski Polski 2050. Sytuacja rzeczywiście dość skomplikowana, jak już Państwu wspominałam. Donald Tusk nie odpuszcza, ale też mam wrażenie, że to jest taki bardziej taniec godowy wokół mniejszych partnerów opozycyjnych niż realna wiara w to, że tę jedną listę uda się stworzyć, no ale o szczegółach już za chwilę ze Sławomirem Neumannem porozmawiamy. Tymczasem Włodzimierz Czarzasty. Na tle, ja nie wiem, czy rozentuzjazmowanego tłumu w swojej partii, to też Państwu pozostawiam ocenę, ogłasza, że Lewica nie czeka i wybiera go na kandydata na szefa sztabu wyborczego. Też trudno nazwać to przełomem. Naprawdę nie chcę się wyzłośliwiać, ale no rzeczywiście... Partia dała mi dzisiaj skrzydła, tak stwierdził Włodzimierz Czarzasty. No to dość zabawna deklaracja w kontekście tego, że wiadomo, że jest przewodniczącym, no właściwie współprzewodniczącym Nowej Lewicy, więc zostanie szefem sztabu i mówienie, że dzięki temu dostaje się skrzydła, no jakby... Dość dziwne, muszą Państwo przyznać, ale oczywiście będziemy się temu przyglądać z dużą uwagą. Ruchy lewicowe zaprasza Czarzasty do współpracy i zapowiada walkę o elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo jestem ciekawa, na pewno mamy tutaj przedstawicieli elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Czy Włodzimierz Czarzasty Państwa uwiedzie? To jest też pytanie, proszę pisać w komentarzach. Więc tyle, jeżeli chodzi o opozycję, ale mamy też bardzo niepokojące tak naprawdę informacje dotyczące Pegasusa. Tu już zmieniamy temat. Pamiętają Państwo aferę związaną z Pegasusem, z inwigilacją permanentną, tak to już trzeba nazwać, szefa sztabu wyborczego w poprzedniej kampanii Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, czyli Krzysztofa Brejzy. Tym razem okazuje się, że zgodę na tę permanentną inwigilację, którą daje Pegasus, wyraził sam Bogdan Święczkowski, czyli najbliższy współpracownik Zbigniewa Ziobry, wtedy prokurator krajowy, dziś... O ironio, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. To no, zmienia poniekąd postać rzeczy, bo pokazuje, że sprawa była absolutnie politycznie sterowana. Ja przypomnę Państwu, że Pegasus to jest taki system, który ma walczyć przede wszystkim z terrorystami. Nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość Krzysztofa Brejzę zalicza do tej grupy, ale fakt też jest taki, że no, miał być, w ogóle Pegasus daje możliwość inwigilacji bodajże, o ile się nie mylę, przez kilka tygodni. tygodni, no ale Krzysztofa Brejzę inwigilowano przez kilka miesięcy, aż do zakończenia, o ironio, po raz kolejny powtórzę, kampanii wyborczej w roku 2019. O czym nam to mówi i co, i czy w ogóle cokolwiek Koalicja Obywatelska ma zamiar z tym zrobić? Na ten temat także będziemy rozmawiać. O kwestiach ukraińskich już Państwu na początku wspominałam, więc teraz może już zaproszę na rozmowę ze Sławomirem Neumannem. Powiem tylko Państwu, że są pewne dobre oznaki dotyczące tego, że Ukraina otrzyma czołgi, o które prosiła. Ale czy od wszystkich? No niestety nie. Niemcy w dalszym ciągu się wstrzymują. Dlaczego? O tym z Adamem Kobierackim po 9:45, a teraz już Sławomir Neumann. Zapraszam. Nie jest w tej konkretnej sprawie. Różnimy się z ministrem sprawiedliwości. Ja absolutnie się nie zgadzam z tymi stwierdzeniami, które padają w tym nagraniu. To znaczy one upraszczają bardzo rzeczywistość, właściwie ją manipulują. Tak chyba powinien użyć takiego słowa. W związku z tym nie zgadzam się z tym, ale pan minister Ziobro, Solidarna Polska mają prawo mieć w tej sprawie inne zdanie i ono jest jasne pomiędzy nami, Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską, że w tej konkretnej sprawie się różnimy. W innych sprawach przytłaczającej większości się nie różnimy. No i rozumiem pytania o te różnice, no bo gdy się zgadzamy, to mało to ciekawe pewnie dla mediów, a jak się nie zgadzamy, to bardziej ciekawe. No i tyle tytułem komentarza, a wypowiedzi co do samego KPO, że to jest program, który jest zdecydowanie korzystny dla naszego kraju, w szczególności w sytuacji geopolitycznej, którą mamy w tej chwili, w szczególności w tych szansach inwestycyjnych, które widzą też eksperci międzynarodowi. Przecież Polska znalazła się teraz w pierwszej dziesiątce krajów, jeżeli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną. To te środki z Krajowego Planu Odbudowy też właśnie tę atrakcyjność będą zwiększały. Dlatego zdecydowanie uważamy, że powinny trafić do Polski. Już nie mówiąc o tym, że one po prostu w ramach negocjacji unijnych zostały Polsce przydzielone. Były premier Marek Belka, który startował przecież z Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, też tak mówi wprost, zupełnie szczerze. Przyznam, że jest to urocza szczerość, że nie powinni mówić o metodach walki z inflacją, z innymi problemami gospodarczymi, bo jakby o tym powiedzieli, no to właściwie by przegrali wybory. No tak, no panie premierze Belka, ma pan rację. Gdybyście powiedzieli, co faktycznie chcecie zrobić po wyborach, to byście te wybory przegrali. Dlatego teraz musicie oszukiwać obywateli i o tym nie mówić, nie wspominać, ale na szczęście wasi eksperci i pan sam też troszkę w tej sytuacji przypominacie, co będzie w waszych planach po wyborach, czyli między innymi właśnie podwyższenie wieku emerytalnego, ograniczenie świadczeń społecznych. Też pan poseł Lenz wcześniej ze szczerością o tym mówił, ograniczenie 13 i 14 emerytury i tak dalej, cała litania działań. Państwa gościem Sławomir Neumann, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Witam panią, witam państwa. Panie pośle, nie ma pan takiego poczucia, że po raz kolejny potwierdza się powiedzenie o tym, że największą siłą PiS-u jest opozycja? Nie, oczywiście, że nie. Nie, rozumiem taką złośliwość w tym pytaniu, ale nie, opozycja... Twierdzenie faktu, a nie złośliwość. Gwarantuje pani, że opozycja poradzi sobie z PiS-em za 10 miesięcy w wyborach. A na czym pan opiera swój optymizm? Na Platformie Obywatelskiej. I naprawdę uważa pan, że przy systemie Donta Platforma wygra z taką przewagą, że będzie mogła pokonać PiS? Uważam, że przy systemie Donta my nie mamy innego wyboru tak naprawdę. Musimy wygrać z PiS-em pewnie w szerszej jakby formule niż Platforma Obywatelska, czyli Koalicja Obywatelska być może jeszcze poszerzona, ale... Tak naprawdę to na nas spoczywa odpowiedzialność za wygraną z PiS-em i nie mamy większego wyboru. Czy uda się zbudować szeroką koalicję, to jedno. Donald Tusk od wielu miesięcy z dużym zapałem i taką wiarą w to buduje, czy próbuje budować taki projekt. Ja takim optymistą nie jestem, chociaż doceniam te jego wysiłki i widzę, że... Jeżeli chodzi o jedną listę, nie jest pan optymistą. Nie jestem takim optymistą. Widząc... Ale ja mam wrażenie, że Donald Tusk też nie jest. Nie wiem, czy pan słyszał, ja użyłam takiego sformułowania, że to jest taki trochę taniec godowy wobec mniejszych partnerów i trudno oprzeć się wrażeniu, że jest inaczej. To jest super doświadczony polityk. Przecież on widzi, co się dzieje. Zawsze do tańca trzeba dwojga. No właśnie. Zostajemy przy tańcu, ale prawda jest taka. My mamy pełną świadomość tego, że wspólna lista... Wszystkie badania to pokazują, to jest nie tylko pewność wygranej z PiS-em, ale olbrzymia szansa na to, że mamy wynik, który pozwala na przykład później odrzucać weto prezydenta, a być może nawet w dobrych przypadkach daje też zdolność konstytucyjną. To jest jedna lista. Jeżeli nasi partnerzy mówią nie, z różnych względów, trzeba szanować też ich zdanie, bo to są oddzielne byty polityczne, to na nas, jako na największej partii opozycyjnej, która przypomnę, ma poparcie wyższe niż wszystkie trzy pozostałe partie opozycyjne razem wzięte. spoczywa odpowiedzialność za wygraną z PiS-em. I my wygramy z PiS-em. Oczywiście nie z taką przewagą, jakbyśmy mogli wygrać jednolistą, ale nie mamy innego wyjścia wtedy. To ja przypomnę jedną rzecz, którą wspominam jak mantrę niemal. Nasi widzowie zapewne znają ten argument już na pamięć, ponieważ on jest używany przeze mnie w takich sytuacjach bardzo często. Po pierwsze, system Donta, który mamy. Tego nie przeskoczycie. Po drugie, rok 2019 i wybory parlamentarne, w których opozycja zdobyła 1,5 miliona głosów więcej niż PiS. 1,5 miliona. I mimo wszystko przegrała. Tak. I teraz znów idziecie rozdrobnieni, znów macie system Donta i naprawdę pan uważa, że przy tym wszystkim zdobędziecie przewagę większą niż 1,5 miliona? Historia się powtórzy prawdopodobnie, ta z roku 2019. 2023 rok to jest inny niż 2019, to na pewno. Myślę, że 8 lat rządów PiS-u jednak znacznie większe piętno odcisnęło na wielu także, 4 ostatnie lata, tak? Tak, na wielu wyborcach. 8 wspólnie, ale te 4, a moim zdaniem 22 i 23 rok szczególnie odcisnął piętno tą drożyzną, tym wyciąganiem pieniędzy z portfela Polaków, tych najbiedniejszych szczególnie, więc to jest inny czas. Ale my mamy... Nieporównywalna sytuacja, jeżeli uważam, że nieporównywalna, tak? A natomiast Dont jest Dontem i o tym mówimy. To nic tego nie zmienia. Platforma jest partią, która chce wygrywać wybory. My chcemy się bić o wygraną, a nie bić z progiem wyborczym. Rozumiem, że są partnerzy, którzy uważają, że lepszym rozwiązaniem dla nich jest bicie się z progiem wyborczym i nadzieja, że wprowadzi się może 2, 3, 4 posłów więcej niż na wspólnej liście. Ale to może być takie pyrrusowe zwycięstwo. My o tych ryzykach wszystkich mówimy i Donald Tusk o tym mówi od miesięcy. Panie pośle, czyli pan delikatnie próbuje powiedzieć, że interes partyjny dla waszych partnerów jest ważniejszy niż odsunięcie PiS-u od władzy. No bo tak to chyba trzeba nazwać po imieniu. Czasami mam takie wrażenie. I Platforma pokazała, budując Koalicję Europejską, że jako największa partia potrafi się wycofać i dać dużo przestrzeni swoim partnerom, bo to jest nasza odpowiedzialność. No ale na siłę nikogo nie ściągniemy. Dobrze, to a propos tej przestrzeni. Tak zupełnie serio. Z drugiej strony nie ma pan takiego zrozumienia dla tych mniejszych partnerów, którzy boją się iść w ramiona Tuska, bo wiedzą, że on ich po prostu zje jako przystawkę. Wszyscy Tuska znają. To jest twardy gracz, dość bezwzględny, co nieraz pokazał. I ja przypuszczam, że właśnie Hołownia, że właśnie Czarzasty i cała reszta boi się tego, że utoną w ramionach szeroko otwartych Donalda Tuska. Niech popatrzą. Trzeba to zrozumieć chyba też trochę, ale niech zrozumieją. Przecież przy Koalicji Europejskiej, czy Lewica na tym źle wyszła, czy PSL na tym źle wyszedł? No twierdzi, że tak. Proszę porozmawiać z Markiem Sawickim, który twierdzi, że listy do Parlamentu Europejskiego to był jeden z największych błędów. Mają europosłów. Czy w przypadku samodzielnego startu mieliby europosłów i przekroczyliby próg? Mam wątpliwości. I to jest jak gdyby też to pytanie na jutro, tak naprawdę na październik. Gdzie chcesz być? Czy chcesz być w obozie zwycięskim i budować zwycięski obóz wygrywający z PiS-em i naprawiający potem Polskę po wygranych, czy chcesz bić się z progiem i do końca, do dnia wyborów drżeć o to, czy ten próg przekroczysz, czy nie. Znaczy, to są poważne dylematy, ja to też rozumiem, ale my dzisiaj nie będziemy przecież nikomu nic narzucać, bo nie możemy. Na opozycji nie ma przeciwnika, nie ma wroga. Tutaj my ze sobą współpracujemy. Czasami nie zawsze ta współpraca się udaje taka ostateczna, bo te ostatnie głosowania przy Sądzie Najwyższym, na przykład Szymona Hołowni i jego parlamentarzystów, nie były równe z całą opozycją, bo się wyłamali. Nie z całą, bo to nie tylko się wyłamał Hołownia. Ale mówimy i Koalicja Obywatelska, i PSL, i Lewica głosowały wspólnie, wstrzymując się, a tak naprawdę partia Szymona Hołowni zagłosowała wspólnie z Solidarną Polską i Konfederacją, z partiami najbardziej antyeuropejskimi. No ale Hołownia tłumaczy to w bardzo logiczny sposób. Nie ma naszej zgody, jeżeli ciągle mówimy o praworządności, pani redaktor, ustawę, która jest niekonstytucyjna. No to jest logiczne tłumaczenie. Bardzo logiczne tłumaczenie jest takie, że stoi tam, gdzie stoją partie antyeuropejskie. A pan stoi gdzie idzie dalej do pracy ustawa, która jest niekonstytucyjna. Jak pan teraz może mówić o praworządności? A cała reszta stoi... Lewica, PSL, Koalicja Obywatelska wstrzymały się od głosu. Bo jeżeli ktoś dzisiaj mi chce powiedzieć, że w czasie, kiedy PiS ma większość, naprawi się w Polsce praworządność jakąś ustawą, to jest albo bardzo naiwny, albo wręcz gada świadomie głupstwa. Pan głosował za niekonstytucyjną ustawą. Nie. Jak pan Pani redaktor, wstrzymałem się od głosu. Nie, ale pozwoli pan na dalsze procedowanie. Ponieważ wybór jest bardzo prosty. Bardzo prosty. Albo damy szansę, że pieniądze z KPO... Ale i tak nie będzie. Albo, jeżeli jeszcze raz, damy szansę, że te pieniądze do Polski wpłyną, naprawimy praworządność po wygranych wyborach, a nie z PiS-em dzisiaj, to są oczywiste oczywistości. Czy te pieniądze będą, czy nie, to się okaże. Czyli państwo wyszli z założenia, że cel uświęca środki. Nie, nie, to wyszliśmy z prostego założenia, że dzisiaj te pieniądze są Polsce niezbędne. Polakom nie można fundować ciągłego takiego zamartwiania się o to, że inflacja będzie im wyjadała z kieszeni coraz większe środki. KPO to są pieniądze inwestycyjne, to jest umocnienie polskiego złotego, to jest zmniejszenie presji inflacyjnej i zmniejszenie cen. To jest szansa na to, że Polakom będzie trochę łatwiej przez ten rok. Tylko my nie możemy tego robić. Teraz Jak czują się na przykład sędziowie, którzy bardzo mocno walczą o praworządność od samego początku, najsilniej ze wszystkich mam takie poczucie, i nagle mają największą partię opozycyjną, która pozwala na procedowanie niekonstytucyjnej ustawy, która w dalszym ciągu daje możliwość na przykład pociągania ich do odpowiedzialności w ramach ustawy kagańcowej. Żebyśmy nie demonizowali. Ale proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Chcę odpowiedzieć, żebyśmy nie demonizowali. Czy ta ustawa pogarsza sytuację prawną? Nie. Czy ta ustawa jest konstytucyjna, panie pośle? Nie wiem. Nie wie pan? Nie wiem. Nie wiem. Takie sprawy powinien rozstrzygać Trybunał Konstytucyjny, gdyby istniał. Dzisiaj nie istnieje. Natomiast poczekajmy do Senatu, zmienimy tą... Ale przecież potem Solidarna Polska z PiS-em odrzucą te poprawki senackie. Prowadzimy te poprawki w Senacie. Jest jeszcze oddzielne pole tego, czy... To, co mówi dzisiaj rząd, Morawiecki, minister Szynkowski, Welsenk, że jest to uzgodnione z Komisją Europejską i dzięki temu będą pieniądze... Państwo dają wiarę tym słowom. Ja nie wierzę w to, żeby nie było wątpliwości. Ale trzeba kiedyś pokazać i powiedzieć, sprawdzam. I dać im szansę, jeżeli tak mówicie, to pokażcie i ściągnijcie te pieniądze. 18 miesięcy czekamy na 37 miliardów euro, które powinno do Polski trafić. Więcej niż 18. Już prawie chyba 21. No, czas leci. No, rzeczywiście, czas leci. Prawie więc, 2 lata. Więc mówimy o tym, że bez tych pieniędzy jest niezwykle trudno. Polacy tracą dziennie pieniądze na inflację, na tym podatku inflacyjnym. Za chwilę będą 3 pensje rocznie tracić na dodatkowy podatek inflacyjny, bo tyle będzie im zżerała inflacja. I my dzisiaj nie możemy mówić, że poczekamy do jesieni i będziemy wtedy te środki ściągali, bo wtedy będziemy rządzić i będziemy te pieniądze ściągać. Trzeba starać się, jeżeli można, wziąć te pieniądze szybciej. One się Polsce należą i gdyby nie głupi rząd, który jest dzisiaj w Polsce, walczący z Brukselą, przyjmujący jakieś idiotyczne rozwiązania Ziobry, które demolują system praworządności w Polsce, tych pieniędzy w Polsce nie ma. To jest dzisiaj odpowiedzialność Morawieckiego i tej ekipy, że tych pieniędzy nie ma. To jest dzisiaj ich wyłączna wina, że Polacy dzisiaj nie mogą mówić o tym, że walczymy realnie z inflacją, z drożyzną, także przy użyciu środków europejskich, no bo jesteśmy tam zablokowani. Panie pośle, do KPO za chwilkę wrócimy, bo z didaskaliów zrobił nam się szerszy temat, a ja jeszcze chciałam zakończyć ten wątek dotyczący przyszłości współpracy na opozycji. Wczoraj Donald Tusk, no oczywiście napisał dość jednoznacznie, pan to dzisiaj powtarza, rozumiem, to jest taki wspólny przekaz, czyli że nie ma wroga po stronie opozycji, chodźmy razem, szanując oczywiście swoją odrębność. Tak zupełnie serio, z ręką na sercu. Gdyby pan miał dzisiaj ocenić prawdopodobieństwo stworzenia tej jednej listy, to jakie ono jest? Według mnie? Według Sławomira Neumanna. No blisko zeru. Dlatego też nasza odpowiedzialność i nasze myślenie jest takie, że musimy równolegle cały czas pracować na to, że Koalicja Obywatelska będzie tą siłą, na której będzie spoczywał obowiązek wygrania wyborów. Dobrze, to teraz zapytam pana wprost. Bliskość zeru, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo, to jest pana zdaniem odpowiedzialność liderów partyjnych, czy raczej brzydko, nie lubię tego słowa, ale ono jest obrazowe, dołów partyjnych. Że tak naprawdę na tym poziomie liderów oni się jeszcze jakoś w miarę dogadują. Problem jest, jeżeli chodzi już o poszczególnych działaczy. Znaczy, ja mam wrażenie, że w niektórych tych szczególnie mniejszych formacjach jest takie poczucie, że wchodzi jedna osoba z listy zawsze tam tylko, bo w każdym okręgu, i to jest dobry wynik, jeżeli w każdym okręgu wprowadzi się posła i ci, którzy przyzwyczaili się, tak jak słyszałem ze środowiska Szymona Hołowni, że sporo osób przyzwyczaiło się do tego, że będą jedynkami na liście. Tych 41 jedynek, jak im teraz się powie, że nie będzie jedynką, a będzie na innym miejscu, w szerszym bloku, to być może nie ma takiego zapału do takiej decyzji. No okej, ale przypuszczam, że nie ma też galopującego zapału po stronie Platformy, bo tutaj też chcecie mieć jedynki. A trzeba by było ustąpić pewnie w niektórych miejscach. Ale myśmy decyzję podjęli. Myśmy podjęli decyzję na Radzie Krajowej uchwałą dającą też przestrzeń przewodniczącemu Tuskowi, zarządowi do tego, żeby wpuścić, czy inaczej, zrobić dużo przestrzeni na naszych listach dla naszych partnerów z opozycji. świadomość w Platformie, jak mówię, jest taka, że my jesteśmy od tego, żeby wygrywać wybory, nie żeby walczyć z progiem. My nie chcemy walczyć z progiem, my chcemy walczyć o wygraną w wyborach. Więc te koszty, które trzeba ponieść, chcemy, jak gdyby jesteśmy gotowi je ponieść. Pokazaliśmy kilkukrotnie, bo przecież Platforma, budując Koalicję Obywatelską, budując Koalicję Europejską, wielokrotnie się posunęła. Przecież na naszych listach do Sejmu dostali się dzisiaj członkowie Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej, Zielonych. No przecież to Platforma się posunęła. My pokazujemy, że potrafimy to zrobić dla wyższych celów. Jeżeli ktoś uważa, że będąc na swojej liście małej, przekraczając próg, wprowadzając 20 posłów, robi jakąś różnicę w polityce, to uważam, że nie robi, ale no też na siłę nikogo się nie zmusi. Ja to też rozumiem, no ale nie możemy być zakładnikami do końca. No dobrze. Czekać do maja, czerwca, aż komuś się zmieni optyka. My musimy przygotować strukturę ludzi, musimy przygotować program, musimy przygotować Polaków też na to, na taką informację, że słuchajcie, no nie ma możliwości, idziemy... A kiedy ta informacja padnie, pana zdaniem? Ja myślę, że pół roku do wyborów to jest ostatni termin, kiedy można by już było zamknąć wszystko i pokazać, z czym się idzie. No w tej chwili mamy mniej więcej 8 miesięcy, czyli około 2 miesięcy jeszcze można czekać. Tak naprawdę, tak? I myślę, że to jest bardzo już taki napięty termin. Mhm. No dobrze, to jeszcze jedna sprawa dotycząca samego Donalda Tuska. Pana zdziwił ten wczorajszy tweet, czyli taka próba na siłę przytulenia kogoś do serca? Nie, bo ja uważam... Jeżeli ten ktoś ewidentnie nie ma na to ochoty? Myślę, że ta ochota może też się zmieniać, bo to nie jest tak, że... Czyli sądzi pan, że jeszcze Hołownia zmieni zdanie? Czarzasty zmieni zdanie? Nie takie obroty w polityce już widziałem. Nie takie rzeczy widziałem, żeby powiedzieć, że nigdy nie mów, nigdy z takim wyświechtanym powiedzeniem. Ale myślę, że też być może i te doły na końcu, jak pani mówi, partyjne u naszych mniejszych partnerów zaczną cisnąć do takiego myślenia bardziej wspólnotowego i wspólnej listy. Ja jakimś wielkim optymistą nie jestem oczywiście, ale uważam, że każde jednoczenie się opozycji, każde zmniejszanie z list 4, tej liczby do 3, 2, 1 zawsze jest lepiej niż iść na 4 listach, bo sama pani na początku rozmowy przypomniała te liczby, które mówiły o tym, że opozycja razem dostała więcej głosów niż PiS. I to dużo więcej. I to dużo więcej i nie pomogło. Więc o tym mówimy. Zawsze warto... Mając w głowie to, że Don't jest nieubłaganym systemem i promuje silniejszych, to po pierwsze trzeba zbudować listę, która wygra i będzie tą pierwszą listą, bo ona wtedy daje ten trochę przewagi nad drugim w Doncie. To jest zadanie Koalicji Obywatelskiej, ale też ci mniejsi muszą wiedzieć, że wynik 5% niewiele daje. 7% ale oni tego nie wiedzą, pana zdaniem? Ja nie wiem, czasami po prostu ambicje się pojedynczych polityków się okazują ważniejsze. Takie rzeczy, bo chyba, jeśli dobrze pamiętam, Konfederacja, która dostała prawie 7% w ubiegłych wyborach, ma 11 posłów. 11. Czy jeżeli ktoś naprawdę myśli o tym, żeby wprowadzać swoje idee, swój program, no to z całym szacunkiem, ale trzeba mieć też reprezentację sejmową albo być w dużym klubie, który wygrywa wybory i wprowadza swój program. Panie pośle, a gdyby się okazało, że jest taka możliwość, że Hołownia robi listę z PSL-em, a Lewica chce do was przyjść, to wy pójdziecie z Lewicą czy nie? Trzeba by to też dobrze... Wiemy oboje, że są wewnętrzne sondaże, które mówią o tym, że tracicie idąc z Lewicą. Macie gorszy wynik niż robicie sami. To nie jest kwestia nawet sondaży. No ja osobiście, to jest moje zdanie, myśmy o tym nie dyskutowali, bo w Platformie rozmawialiśmy o wspólnej liście jednej dużej dla wszystkich i wtedy wszyscy się mieszczą. Czy ja uważam, że lista Platformy z Lewicą byłaby dobrą listą? Nie sądzę. Z wielu powodów myślę, że ani my, ani Lewica na tym byśmy nie zyskiwali. Jeżeli słyszę u naszych partnerów pomysł, że muszą być dwie listy i to takiej kontrze trochę do Platformy je słyszę, bo to słyszę i z PSL-u i od Szymona Hołowni, z środowisk, że no to niech budują tę drugą listę obok Platformy razem, to też będzie jakiś zysk. To też jest coś, co na pewno przyczyni się do wygranej, a nie osłabi opozycji. Więc też zostawiamy im to pole. Mogą się integrować w ten sposób również. Nie boi się pan, że cały ten teatr, całe to przedstawienie, całe te tańce godowe, bardzo mi się podoba to sformułowanie, będę go używać częściej, opozycji wokół siebie, poszczególnych ugrupowań, nie zaczyna się robić żenujące dla wyborców po prostu, którzy mówią, Boże, no, poszedłbym do tych wyborów, ale na kogo ja mam głosować? jeżeli ludzie się nie potrafią dogadać w tak podstawowych rzeczach? Jak mają uwierzyć, że wy się porozumiecie po wyborach, kiedy już będzie dzielenie fruktów politycznych? Myślę, że trochę też przesady jest w tym, co pani mówi. Pani redaktor, wiemy, że... Ja celowo wyjaskrawiam pewne rzeczy. Zauważyłem, ale to jest, wydaje się, sprawa, nad którą warto by się też było pochylić. Chcę trochę na to światła rzucić, żeby nie było aż tak jaskrawe. Po prostu, gdyby wszyscy myśleli tak samo, byliby w jednej partii. Dlatego są różne partie, bo mamy różne spojrzenia na wiele rzeczy. To, że się różnimy, nie jest niczym złym. To, że dzisiaj opozycja demokratyczna mówi, że kluczowe, wspólne takie filary może opracować razem. Pakt senacki jest tego przykładem. My się porozumieliśmy. Nie ma paktu senackiego. Jest pakt senacki. Nie ma paktu senackiego. Dzisiaj Marcin Bosacki rano powiedział, że no są pewne problemy. Ale że było już dogadane, ale w ostatniej chwili znowu coś się stało i jeszcze nikt nie ogłosił paktu senackiego. Zgoda, ale to są... Pakt senacki będzie, o tym jestem przekonany. Te problemy to są pojedyncze okręgi, które trzeba jeszcze uzgodnić. Naprawdę to są detale. Świadomość tego, że musimy iść razem jest już tutaj pozadyskusyjna. Tak mi się wydaje i nie widzę innych tutaj ryzyk. No poza oczywiście personaliami. Zawsze na końcu też jest jakiś problem z ułożeniem personaliów, ale to się da. Mamy wszyscy pełną świadomość tego, że są pewne filary programowe, na które wszyscy możemy się zgodzić. Praworządność, przywrócenie demokracji, naprawa gospodarki, szkolnictwa, praw kobiet. Jest mnóstwo rzeczy, które przez te 8 lat zostały zdemolowane. I tutaj nie ma jak gdyby różnicy między Lewicą, PSL-em, nami, a Szymonem Hołownią. Są jakieś rzeczy, które nas dzielą, mamy inne spojrzenie na niektóre rzeczy, jak do tego dochodzi. Wybór wspólny kandydata na premiera po ewentualnie wygranych wyborach. No, ale premiera wskaże największa partia wygrywająca. Tak zawsze było i jest. I nie będzie tutaj, niech się pani tym nie martwi, co będzie po wyborach, jak wygramy. Jeżeli wygramy wybory, w co wierzę i jestem przekonany, że wybory wygramy, to też zbudujemy rząd, który będzie miał większość w Sejmie i będzie mógł spokojnie naprawiać Polskę. Będzie to trudny proces. Nie mam do tego żadnych złudzeń. Co będzie pana zdaniem taką główną osią tematyczną kampanii wyborczej? Platforma ma na to jakiś plan? Myślę, że podsumowanie tych 8 lat PiS-u, tej dewastacji wielu dziedzin... A coś od was? Wielu dziedzin życia społecznego, gospodarczego i pokazanie narzędzi naprawczych, jak naprawić tę sytuację, bo to nie jest proste. Znaczy my nie powiemy, że będzie tak jak było, bo nie będzie. Bo rzeczy zdewastowane nie odbuduje się w ten sam sposób. Jest szansa zbudować to lepiej. I o to chodzi, żeby pokazać te... Tylko jakie macie narzędzia, mając taki, a nie inny trybunał, mając takiego, a nie innego prezydenta, żeby to zrobić zgodnie z prawem, rzecz jasna. I myślę, że... dlatego też mówimy o tych szybkich decyzjach o wspólnej liście, bo my musimy przez ten jakiś czas też mieć czas, żeby pokazać Polakom jak macie zamiar to zrobić. Chcemy, tak, żeby do nich dotrzeć. My nie możemy mówić miesiąc przed wyborami, dobra, teraz się dogadaliśmy i teraz wam szybko powiemy, co chcemy zrobić. My musimy też mieć czas z dotarciem z tą informacją. To, co pani mówi, antypis to jest za mało, musimy pokazać rozwiązania pozytywne. Żeby je pokazać, trzeba mieć też czas. Żeby mieć czas, to trzeba szybciej się dogadać albo ustalić, idziemy w takiej konfiguracji. I dlatego mówimy z takim hasłem, z takimi pomysłami, z takim programem idziemy do wyborów. Na to potrzeba jest czasu. No to może cierpliwość wobec partnerów z opozycji powinna się już skończyć, po prostu. No powoli się kończy. Donald Tusk prosił naszych partnerów, żeby do końca grudnia się zdecydowali. No mamy koniec stycznia i dalej są, jak pani mówi, tańce godowe, ale wydaje mi się, że ten czas wszystkim już płynie. Nam płynie chyba szybciej niż im. Mam wrażenie, że ta nasza odpowiedzialność i to spojrzenie dość chłodne na rzeczywistość i na to, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia i z tym, jakich narzędzi on używa i będzie używał, nas jednak chyba bardziej nam wyostrza ten wzrok. A z jakim przeciwnikiem macie dziś do czynienia, panie pośle? Z przeciwnikiem, który zawłaszczył państwo, który rozkrada wiele środków publicznych. Nomenklatura się uwłaszcza w ostatnich dniach, to widzimy szczególnie. Widzimy państwo, które jest zdominowane przez politykę, gdzie politycy próbują decydować o większości sprawach w życiu Polaków, przejmując służby, przejmując apolityczność w różnych instytucjach. To jest państwo, które jest rujnowane gospodarczo przez nieodpowiedzialnych ludzi, którzy doprowadzili do wzrostu cen w sposób niekontrolowany zupełnie, tłumacząc wszystko wojną w Ukrainie. Mamy państwo, gdzie oligarchowie w wielkich spółkach Skarbu Państwa okradają nas codziennie z pieniędzy na stacjach benzynowych czy w rachunkach za gaz, mimo że ceny ropy, ceny gazu są niższe dzisiaj znacznie niż przed wojną w Ukrainie, a rachunki nasze absolutnie poszybowały w górę. No już tam interwencja pani minister Moskwy jest, ale po fakcie to prawda. Pani redaktor, interwencja pani minister Moskwy jest czymś, co należy uznać za żart. Jeżeli o 20% jest tańsza cena gazu na rynkach niż przed wojną, rachunki dla wielu firm o 300%, 400% wzrosły, a ona mówi, że o 19% zmniejszy, no to przyzna pani, że to jest żart. Nie ma najmniejszego powodu na to, żeby wzrosty o kilkaset procent rachunków za gaz dla firm, dla samorządów były utrzymywane, bo cena gazu dzisiaj jest mniejsza o 20% niż przed wybuchem wojny. Nie ma żadnego powodu, żeby cena benzyny dzisiaj sięgała 6,50, kiedy cena ropy jest niższa niż przed wojną. Teoretycznie po tym, co pan mówi, wydaje się, że wy najmniejszych problemów nie powinniście mieć z wygraniem z Prawem i Sprawiedliwością, a jednak te sondaże... W normalnej sytuacji ma pani rację, ale jeżeli przeciwko sobie masz nie tylko partię rządzącą, ale masz media publiczne, media prywatne sponsorowane przez spółki Skarbu Państwa, masz służby, prokuraturę i cały aparat... Przegracie w zderzeniu z pisowską propagandą? Czy tutaj też jest jakiś pomysł, żeby to ominąć? Nie, myślę, że... Ja pamiętam, dość stary jestem, pamiętam 89 rok, trochę jeszcze, i tam komuna miała wszystko. Była jedna gazeta opozycyjna. Właściwie dwie, był tygodnik Solidarność. Ale wtedy strona solidarnościowa była jednością. Zgoda. I to jest ta różnica. Ale mieli wszystko. Mieli Urbana i dziennik telewizyjny, dzisiaj mają Wiadomości. Przegrali wybory. I będzie tak samo. Ta nowa neobolszewia, która dzisiaj Polską rządzi, też te wybory przegra. Dlaczego mocno? Oni są bolszewikami, tylko wierzącymi. Niczym się nie różnią. W poglądach są bolszewikami. Tak by samo chcieli zarządzać państwem. Wszystkich trzymać za twarz. Jedyne, co różni ich od bolszewików tych sowieckich, to jest to, że chodzą do kościoła i udają, że są wierzący. Zaraz do sądu ktoś pana poda za te słowa. Że są bolszewikami? Mhm. Życzę powodzenia bolszewikom. Donald Tusk się a propos sądów zagalopował wtedy, kiedy powiedział, że Adam Glapiński zostanie wyprowadzony, czy tam wyniesiony, już nie pamiętam. Adam Glapiński według... Do sądu właśnie go podają za to. Będą podawać. Nie Glapińskiego, tylko Tuska. No i niech podają. Adam Glapiński ma trzecią kadencję w zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z prawem ma prawo mieć dwie kadencje. I tu jest spór prawny. Naszym zdaniem nielegalnie został wybrany. Na tym będziecie opierać kwestię wyprowadzenia Adama Glapińskiego ze stanowiska. Dobrze. Panie pośle, ponieważ wiem, że już czeka nasz kolejny gość, nie chcę, żeby czekał zbyt długo, ale jeszcze jedno pytanie muszę panu zadać dotyczące Pegasusa. Mamy informację dotyczącą tego, że bezpośrednio osobiście zgodę na inwigilację Pegasusem Krzysztofa Brejzy, który pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego Platformy w 2019 roku, wydał Bogdan Święczkowski, wtedy jeszcze prokurator krajowy, dziś sędzia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Co to zmienia w sprawie i czy cokolwiek? Czy tylko właściwie potwierdza to, co państwo mówili od samego początku? Potwierdza, że prokuratura i służby są upolitycznione, działają na polityczne zlecenie i wykorzystują środki wszystkie i też potwierdza tylko jedną rzecz, że po przegranej ci ludzie odpowiedzą. To nie jest tak, że się ukryją w trybunale albo ukryją się gdzieś w innych miejscach, w spółkach czy gdzieś nawet poza krajem. Będą odpowiadać za złamanie prawa, każdy z nich. To nie jest tak. To nie wystarczy, że Ziobro 30 razy przejdzie po swoim laptopie i uzna, że zniszczone zostały dokumenty czy jakieś dowody. Będzie proces za procesem dla tych, którzy łamali prawo. Po to, żeby sprawiedliwość była sprawiedliwością, a prawo prawem i żeby następcy żadnemu do głowy nie przyszło zachowywać się w taki sposób jak oni. Sławomir Neumann, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję panie pośle. Spokojnego, dobrego tygodnia i gratulacje, bo pan podobno wczoraj, tak czy przedwczoraj, dziadkiem został. Tak jest. Wnusia. Piękna sprawa. Dziękuję. W imieniu mamy. Dziękuję bardzo. Już za chwilę u państwa Adam Kobieracki, były zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw operacji. Сьогодні Кабмін України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду. І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага – це питання оборони, це питання зовнішньої політики, це питання війни. Але це не означає, що я не бачу, не чую, що говорять в суспільстві на різних рівнях, як на центральному, так і в районах. Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені ці рішення. Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо. Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні, потужні кроки. Окрім цього, є просування у наших спеціальних служб у роботі щодо людей, які заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України, незалежності і українського народу. Теж будуть відповідні кроки. І це не щось тимчасове, це реальне реагування, це конкретика. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій, від держави. Ми всі маємо, кожен своє, робити для нашої єдності. Сила суспільства, міцність держави поєднуються саме з справедливістю. Państwa gościem Adam Kobieracki, były zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw transformacji. Dzień dobry, kłaniam się. Dobry, witam. Wiemy, że za nami już rozmowy, na które wielu czekało. 50 przedstawicieli państw rozmawiało o wsparciu dla Ukrainy, bo Ukraina ostrzega już od dłuższego czasu, że będzie kolejny atak Rosjan, kolejna ofensywa Rosji. W związku z tym Ukraińcy potrzebują zdecydowanie większego wsparcia, niż ono miało miejsce do tej pory. Najpierw bardzo ogólnie. Czy uważa pan, że efekty tego spotkania w Ramstein są rozczarowujące, czy wprost przeciwnie? Ani jedno, ani drugie. Są po środku. Nie uzgodniono wszystkiego, co chciano uzgodnić, no bo przede wszystkim nie uzgodniono przekazania Leopardów. Natomiast rozmowy trwają, nic nie zostało zawieszone, nic nie zostało zerwane. A ten jakby to powiedzieć, szum medialny, który powstał po spotkaniu w Ramstein, no, jest o tyle zrozumiały, że sprawa jest rzeczywiście ważna, bo te Leopardy są ważne dla Ukrainy. Ale rozmowy trwają. Takie były oświadczenia i amerykańskie, i niemieckie, i zresztą wszystkich innych. No dobrze, to jakie są pozytywne informacje płynące dla Ukrainy po tym spotkaniu? Nic mi nie wiadomo, szczegółów nie znamy, natomiast nic mi nie wiadomo o tym, żeby poza Leopardami była jakaś inna kość niezgody. Innymi słowy, to zostaje do załatwienia. Koalicja została utrzymana. Ukraina będzie nadal otrzymywała wsparcie wojskowe, bardzo zróżnicowane notabene i też na bardzo wysokim poziomie technicznym. Grupa działa dalej. Tu się nic nie zmienia. Do załatwienia pozostają Leopardy. No i co dalej? Bo popłyną jakieś nieoficjalne informacje mówiące o tym, że Polska miałaby być jakimś inicjatorem takiej mniejszej koalicji, która to miałaby przekazać między innymi Leopardy poza zgodą Niemców. Z drugiej strony od Niemców, a właściwie od minister spraw zagranicznych Niemiec płynie jasna deklaracja: my w tej sprawie przeszkadzać nie będziemy, jeżeli Leopardy ktoś chce przekazywać, proszę bardzo. Straszne zamieszanie się wokół tych Leopardów zrobiło. Tak, to pokazuje, jakby to powiedzieć, różnicę w sztuce dyplomacji uprawianej przez różne państwa w tej chwili. To, co robią polscy politycy, to jest tak zwana dyplomacja jarmarczna. To są krzyki, pochukiwania, ustawianie innych w szeregu i tak dalej. To, co robią na przykład Amerykanie i Niemcy, to są oficjalne oświadczenia, że nie udało się uzgodnić, ale żadnych wielkich problemów nie będzie. Rozmowy nadal trwają. Natomiast są nieoficjalne przecieki, już dzisiaj się pojawiły w mediach, o tym, że rozmowy nieoficjalne między przedstawicielami administracji amerykańskiej i rządu niemieckiego były bardzo trudne i wręcz bardzo nerwowe. Ale to jest ta różnica, jeśli chodzi o sposób uprawiania dyplomacji. Pozostawiam pani i państwa o ocenie, która dyplomacja jest bardziej skuteczna. Co będzie dalej? Wobec oświadczenia minister spraw zagranicznych Niemiec, że Niemcy nie będą się sprzeciwiać przekazywaniu Leopardów, które są w posiadaniu innych państw, jest to wobec tego możliwe i Polska, jeśli będzie chciała, będzie mogła te Leopardy przekazać. Tylko proszę mnie poprawić, jeśli źle pamiętam. Mnie się coś wydaje, że ja słyszałem jakieś takie oświadczenia polskich polityków, że my będziemy gotowi przekazać niemieckie, znaczy nasze Leopardy otrzymane od Niemiec, o ile stan naszego uzbrojenia w kategorii czołgów zostanie uzupełniony na przykład przez Amerykanów, przez Abramsa. No to pozostaje do załatwienia. No dobrze, to bardzo mnie pan zainteresował tym określeniem dyplomacja jarmarczna, którą uprawia między innymi polska strona. Na czym ona polega dokładnie, gdyby pan nam mógł wyjaśnić? Na pokrzykiwaniu, pouczaniu innych, pochukiwaniu, na nieumiejętności prowadzenia rzeczowych rozmów w atmosferze zaufania. Czy Polska popełniła jakieś poważne, pana zdaniem, błędy, także merytoryczne, jeżeli chodzi o rozmaite inicjatywy, które pojawiały się wobec pomocy Ukrainie od początku wybuchu tej wojny? Trudno to określić i ocenić w tej chwili. Takie rzeczy można ocenić z perspektywy czasu. Inicjatyw było rzeczywiście dużo. Bywały i takie, które wzajemnie sobie przeczyły. Bywały pomysły wysłania wojsk polskich na Ukrainę i tak dalej, i tak dalej. Nie wszystkie były trafione. Natomiast nie upatrywałbym grzechu nawet tej jarmarcznej dyplomacji w tym, że wykazuje tak ogromne zainteresowanie sprawą ukraińską, bo to jest akurat słuszne. Mnożenie inicjatyw, no dobrze, coś można z tej mnogości pomysłów zawsze można coś wydobyć, może coś się uda z tego zrobić. Naprawdę nie da się z tak krótkiej perspektywy czasu ocenić, czy to było pomocne, czy nie. Zresztą zamieszanie w sprawach ukraińskich na świecie jest ogromne. Nie tylko my się do tego przyczyniamy, jeśli się do tego przyczyniliśmy. Jak, oczywiście to też trudno ocenić, bo na razie mamy tylko przecieki, nieoficjalne informacje wywiadów, stanowisko Ukrainy w tej sprawie, ale z tego co wiemy, gdyby pan miał esencję z tego wycisnąć, jak bardzo niebezpieczna może być ta zapowiadana kolejna ofensywa Rosji? Może być bardzo niebezpieczna, chociaż pojawiają się głosy ekspertów mówiące o tym, że w tym przypadku po raz pierwszy w historii tak zwany generał Mróz nie będzie sprzymierzeńcem Rosji. Pomógł im dwa razy w historii zniszczyć najpierw Napoleona, potem wojska Hitlera. Natomiast w tej chwili może nie być ich sprzymierzeńcem, bo wojska rosyjskie są słabo wyposażone, a mają naprzeciwko siebie wojska ukraińskie, wprawdzie na zniszczonym przez Rosjan terytorium, ale jednak wojska ukraińskie wyposażone na przykład przez Kanadę i państwa nordyckie w sprzęt umożliwiający prowadzenie działań w warunkach zimowych. Natomiast nie można nie doceniać faktu ofensywy rosyjskiej. O ile mi pamięć nie mieli, to się w Zaporożu zaczęło, w obwodzie zaporowskim, dlatego że tam od dawna linia frontu była stabilizowana. No, jeśli to się zmienia, to znaczy, że Rosjanie prowadzili jakieś przygotowania, przygotowali się do tego. Nie da się ocenić, na ile są w stanie odnieść sukces, ale sama w sobie ofensywa jest niebezpieczna, z tym, że to jest wojna. Wojna to jest historia ofensyw, kontrofensyw, obrony i tak dalej. To się będzie działo dalej. Mhm. A jak pan ocenia postawę Niemców? Bo teraz mamy bardzo potężny chór krytyków. Z mojej perspektywy laika trudno się mu dziwić, szczególnie jeżeli chodzi o postawę Olafa Scholza, czyli kanclerza Niemiec. Ale pan, jako ekspert, kiedy patrzy na te zmiany, no bo jednak zmianę zauważamy od początku wybuchu wojny do dziś, jeżeli chodzi o postawę Niemców, to ona według pana i tak idzie dobrym tempem, bo nie można w przypadku Niemców akurat wymagać więcej, czy jednak można wymagać od nich więcej, bo oni niosą ze sobą pewną formę odpowiedzialności za zachowanie w tej chwili pokoju w naszej części globu? Nie powiedziałbym, że można oczekiwać, natomiast można mieć nadzieję, że Niemcy mogliby działać szybciej. Tu jest wiele przyczyn historycznych, dla których Niemcy mają problemy z podjęciem szybkiej decyzji o wysłaniu Leopardów. Zasadnicza rzecz jest taka, że chcą być w towarzystwie. Oni przecież nie ukrywali, że byliby gotowi wysłać Leopardy pod warunkiem, że jednocześnie Amerykanie wysłaliby swoje Abramsy na Ukrainę. Amerykanie już oświadczyli, że Abramsy są zbyt skomplikowane, żeby szybko można było je, że tak powiem, użyć na froncie, na terytorium Ukrainy. Ale wie pani, generalnie rzeczywiście, jeśli się spojrzy na ewolucję stanowiska Niemiec w sprawie pomocy dla Ukrainy, No to jeśli porównamy stanowisko Niemiec z marca ubiegłego roku z tym, z czym mamy do czynienia dzisiaj, to jest niebo a ziemia. Można się zżymać, że ten niemiecki proces decyzyjny jest powolny, no ale taki jest. Mhm. To jeszcze teraz chciałabym pana poprosić o komentarz do absolutnie skandalicznych słów prezydenta Bułgarii, który po raz kolejny apeluje o to, żeby nie dostarczać broni Ukrainie. Prezydent Bułgarii wezwał do tego po raz kolejny. Jego zdaniem bowiem dostawy zachodniej broni mogą, tutaj cytat, wywołać globalny konflikt. W rozmowie z bułgarską stacją radiową odniósł się także do doniesień niemieckiego dziennika Die Welt dotyczących potajemnego przekazania przez Bułgarię pomocy militarnej Ukrainie. Oczywiście wszystkiemu zaprzeczył i powiedział tak: nie mogę zaakceptować stanowiska, że wojna w Ukrainie jest wojną wartości, gdzie najwyższą wartością jest pokój i życie ludzkie. Dostarczenie broni do Kijowa oznacza gaszenie pożaru benzyną i oznacza przyznanie, że ofiar będzie znacznie więcej. Co pan na to? Krótko? Tak. Bzdury. Bzdury na dodatek zapewne, nie znam sytuacji wewnętrznej Bułgarii, ale zapewne obliczone przede wszystkim na użytek wewnętrzny, tym bardziej jeśli tam się pojawiały doniesienia o jakimś sekretnym wspomaganiu Ukrainy przez Bułgarię, więc no, jakby to powiedzieć, być może jest to po prostu komentarz adresowany przede wszystkim do społeczeństwa bułgarskiego. Natomiast w takiej sytuacji, jaka powstała po agresji rosyjskiej na Ukrainę, nie można powiedzieć, że będziemy się powstrzymywać od pomocy wojskowej dla Ukrainy, dlatego że pomaganie Ukrainie grozi przedłużaniem wojny. No po prostu nie można. A czy grozi globalnym konfliktem? Bo to jest jeden z argumentów, że dostawy zachodniej broni w końcu doprowadzą do wywołania globalnego konfliktu. Już nie tylko w regionie. Jeśli dojdzie do globalnego konfliktu, bo taka możliwość teoretycznie istnieje, to dojdzie do niego w wyniku działań Rosji, a nie w wyniku dostaw zachodniego sprzętu na Ukrainę. W przypadku wojny na Ukrainie i tych dostaw zachodniego sprzętu, to nie chodzi tylko i wyłącznie o obronę Ukraińców, o pomoc dla Ukrainy w obronie jej suwerenności, jej terytorium i tak dalej, w obronie ludzi, a chodzi także o to, żeby nie doprowadzić do precedensu pod tytułem, że jakiś polityk, jakiś dyktator, jakiś prezydent zażyczy sobie przyłączenia jakiegoś państwa do swojego państwa, to po prostu najedzie to państwo swoimi wojskami, zabierze sobie i będzie dobrze. Gdyby zezwolić, pomijając, pierwszoplanowa rzecz to jest obrona Ukrainy i Ukraińców, jako narodu i jako państwa, ale gdyby zezwolić Rosji w tej chwili na aneksję, nawet większej części, czy jakiejś części terytorium Ukrainy, powstaje precedens, który na przykład wykorzystają natychmiast Chiny. Mhm. W jaki sposób? Atakując Tajwan, anektując Tajwan. Znaczy, z ich punktu widzenia to jest przywrócenie terytorium, ale z punktu widzenia prawa międzynarodowego byłaby to aneksja. A poza tym to nie chodzi tylko o ten jeden konkretny przykład chiński. To chodzi o, jakby powiedzieć, o obudzenie demonów, bo wtedy resentymenty pojawiłyby się w wielu głowach i w wielu państwach. I wiele państw by pomyślało, że dlaczego nie rozwiązać naszych problemów szabelką, skoro najwyraźniej jest na to przyzwolenie społeczności międzynarodowej. To teraz jeszcze kwestia perspektywy globalnego konfliktu, jeśli pan pozwoli. Ja teraz zacytuję słowa Wiaczesława Wołodina, czyli szefa rosyjskiej Dumy, ale jakby wiemy, że Rosjanie w sytuacji ostatecznej straszą użyciem broni jądrowej. Teraz straszą znowu z dużym nasileniem. Było wyciszenie tego tematu. Ono teraz, to straszenie wróciło. Robi to i Miedwiediew, i przedstawiciele Dumy, i propagandy rosyjskiej. Czy pana zdaniem to jest taki moment, kiedy my te straszaki powinniśmy brać na poważnie? Czy to jest akurat dowód właśnie na to, że Rosja po raz kolejny jest pod ścianą, więc jak jest pod ścianą, to wyciąga już te argumenty ostateczne? Jak pan interpretuje to nasilenie takiej retoryki, propagandy związanej z użyciem tak zwanej potężniejszej broni albo broni ostatecznej, bo różnie Rosjanie o użyciu broni jądrowej mówią? Byłbym bliżej tej drugiej opcji wspomnianej przez panią redaktor, że to świadczy raczej o słabości i o złej sytuacji Rosjan, Dlaczego? No, przypomnijmy sobie, parę miesięcy temu rozmawialiśmy na przykład o groźbach nuklearnych Rosji, tak. Kremla. I co? Jakoś ich nie słychać. Ponieważ nie odniosły skutku, to zostały zarzucone. No to teraz wyciąga się inny straszak, ale ten straszak, jakby to powiedzieć, gdyby to zrealizować, o czym mówi Miedwiediew czy Wołodin i tak dalej, to też by groziło totalną zagładą ludzkości, no bo właśnie. Groziłoby konfliktem globalnym. Mhm. Więc jest to groźba, jakby to powiedzieć, z tej samej kategorii. Wymachiwanie pistoletem, o którym wiadomo, że nie można z niego strzelić, bo samemu sobie strzeli się w łeb. Czyli uważa pan, że na przykład administracja amerykańska nie jest wystraszona tym straszakiem nuklearnym, bo ostatnio tutaj był u mnie były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, Ryszard Sznepf. I on powiedział, że wydaje mu się, że administracja amerykańska jest trochę wystraszona właśnie widmem użycia nawet taktycznej broni jądrowej, ponieważ to by oznaczało, że oni już muszą odpowiedzieć tym samym, czyli już absolutnie w ten konflikt się zaangażować, co oznaczałoby konflikt globalny. Pan widzi jakiś, no może strach to jest złe słowo, ale jakieś obawy w właśnie strukturach administracji amerykańskiej w tej sprawie konkretnej? Nie widzę strachu, nie widzę obaw, widzę tak zwane, widzę rozwagę, widzę rozsądek i odpowiedzialne podejście do tematu. Bo użycie nawet taktycznej broni nuklearnej przez Rosję na terytorium Ukrainy wymagać będzie, czy wymagałoby jakiejś odpowiedzi amerykańskiej. Niekoniecznie nuklearnej, ale wojskowej. No właśnie, czyli takiego... Ale nazwałbym to przede wszystkim rozsądkiem, rozwagą, a nie strachem. A to, co ostatnio mówił Putin, czyli krew i łzy, pierwszy raz do Rosjan tak naprawdę w ten sposób się wypowiedział. Próbuje oczywiście rysować tutaj jakiś obraz kolejnej wojny ojczyźnianej, poświęcenia tego, że Rosjanie znowu kogoś wyzwalają, znowu kogoś ratują przed faszyzmem i tak dalej. No ale to określenie krew i łzy padło w tak jasny sposób wobec społeczeństwa rosyjskiego ze strony Putina po raz pierwszy. Czy pana zdaniem on powoli zaczyna rzeczywiście swoje społeczeństwo przygotowywać do wojny permanentnej albo, no może nie aż tak daleko, ale bardzo długotrwałej? Przede wszystkim nie może już obiecywać społeczeństwu rosyjskiemu, że to będzie wojna, że to będzie blitzkrieg, że to będzie wojna błyskawiczna, w której lekko, łatwo i przyjemnie odniesie się natychmiast sukces. No musi się, z tymi realiami musi się pogodzić. Jeśli nawet, a na pewno świat widzi zupełnie inaczej niż normalni ludzie, to jeśli nawet tak widzi świat, to widzi też, że nie osiąga tego, co chciał osiągnąć, w sensie tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, więc musi też przyznać społeczeństwu, że musi być przygotowane na trudne czasy. Myślę, że tu są też dodatkowe okoliczności, takie jak na przykład, też o tym mówiliśmy swego czasu, takie jak na przykład to, że w ubiegłym roku budżet rosyjski miał nadwyżki, którymi był w stanie pokryć skutki sankcji. W tym roku tych nadwyżek już nie będzie i skutki sankcji będą i bardziej widoczne, i bardziej dotkliwe dla Rosji i dla Rosjan. To teraz jeszcze jedna sprawa i jeszcze jeden cytat, tym razem z Dmitrija Miedwiediewa. Ja bardzo przepraszam, że narażam pana dzisiaj na takie nieprzyjemności, żeby komentować słowa ludzi, no, powiem delikatnie, oderwanych od rzeczywistości, ale ja zaraz wyjaśnię, dlaczego pana o to pytam. Dmitrij Miedwiediew mówi tak. W przypadku przedłużającego się konfliktu w pewnym momencie może pojawić się nowy sojusz wojskowy, składający się z krajów zirytowanych Ameryką. Więc teraz tłumaczę, czemu pana o to pytam. Czy widzi pan jakiekolwiek szanse na stworzenie takiej koalicji? Mówiąc krótko, na kogo Rosja dzisiaj może liczyć? Na globalne południe, na państwa, które nie popierają aktywnie Ukrainy przeciwko Rosji i na wszystkich tych, na wszystkie państwa, które, na przykład w Ameryce Południowej, które mają jakieś historie waśni, kłótni ze Stanami Zjednoczonymi. Ta wypowiedź Miedwiediewa to jest kolejny odprysk takiej rosyjskiej fobii antyamerykańskiej. bo oni już od dłuższego czasu, a ostatnio to w ciągu ostatnich tych 12 miesięcy to w ogóle jest koncert, powtarzają cały czas, że to jest koniec świata jednobiegunowego, że w tej chwili będzie świat wielobiegunowy, nie będą Amerykanie hegemonem już więcej. No ja wiem, no być może nawet o tym marzą naprawdę, natomiast to jest kolejny straszak, tym razem nie wojskowy, a polityczny. Jest możliwe to, znaczy to jest fakt, że nie wszystkie państwa, nie wszyscy członkowie ONZ są przeciwko Rosji. Są tacy, które stoją w rozkroku, które nie wyrażają jednoznacznego poparcia dla Ukrainy, ale tego się nie da przebudować w aktywny sojusz antyamerykański. Po prostu się nie da. No ale w rozkroku na przykład stoją Chiny. I co z Chinami, pana zdaniem? Bo to jest jeden z głównych rozgrywających tutaj, albo będzie jeden z głównych rozgrywających. Ja wiem, ale Chiny to jest zupełnie oddzielny przypadek. Nie sądzę, żeby Miedwiediew myślał o Chinach. On myślał raczej o koalicji takich, powiedziałbym, mniejszych rybek. A Chiny to jest rekin. W przypadku takiego rekina to wystarczy, że on się powstrzymuje od aktywności, powstrzymuje od ataku. To już dużo mówi. Chiny wyczekują na wynik tej wojny. Z ich punktu widzenia to też jest tak, że Rosja się wyniszcza. Rosja to był konkurent Chin, niezależnie od tego, jak współpracowali. Ten konflikt ta wojna wiąże też Stany Zjednoczone, głównego konkurenta Chin. W związku z czym tak z politycznego punktu widzenia to Pekin po prostu czeka na dalszy rozwój wydarzeń a angażowania się po stronie Rosji. Ale Chinom chyba nie zależy na tym, żeby Rosja wyniszczyła się w sposób ostateczny. Na pewno nie. To, przepraszam, może użyłem złego sformułowania. Chodzi o wyniszczenie się obecnego reżimu. Po prostu reżim Putina, jego kliki, jego szajki. Aha, czyli na tym akurat Chińczykom by zależało, żeby zmienił się lokator Kremla, tak? Dobrze rozumiem? Nie jestem pewien, czy na tym akurat Chińczykom zależy. Podejrzewam, że z punktu widzenia polityki chińskiej dobry jest każdy słaby przywódca Rosji, a niekoniecznie zbyt silny. A pana zdaniem istnieje w ogóle, to znowu takie trochę wróżenie z kuli, ale w kontekście tej rezolucji, którą przyjął Parlament Europejski w ubiegłym tygodniu, niewiążącej, ale jednak symbolicznie ona miała pewne znaczenie, czyli chodzi o powołanie tego specjalnego Międzynarodowego Trybunału do spraw wyjaśnienia zbrodni wojennych. Już się mówiło, że przed nim miałby stanąć Putin czy Łukaszenka nawet. Uważa pan, że Putina może czekać los Miloszewicza na przykład? Dzisiaj wydaje się to niemożliwe. Rok temu atak Rosji na Ukrainę wydawał się niemożliwy. Nie wiem, co będzie za 2-3 lata. Wszystko jest możliwe. A wojna? Pana zdaniem jest szansa na to, żeby ona dzięki determinacji Zachodu skończyła się w tym roku? Czy znów to jest pytanie, na które nikt dziś nie potrafi odpowiedzieć, bo zbyt dużo jest niewiadomych? Przykro mi, ale moim zdaniem nie ma szans na zakończenie wojny w tym roku, mimo ogromnego wsparcia Zachodu. Ta wojna coraz bardziej wygląda na taką, która będzie się przedłużać. A jeśli nawet nastąpiłoby jakieś tymczasowe zawieszenie działań wojennych, to nie będzie to trwałe rozwiązanie konfliktu. Krótko mówiąc, wojna będzie nadal trwała. Będzie bardziej lub mniej, znaczy będzie mniej lub więcej działań zbrojnych, będzie mniej lub więcej walk, ale w tej chwili nie widzę szans na trwałe zakończenie tej wojny. Dla Ukrainy jest to scenariusz absolutnie zabójczy. Tak. Tak, no ja tego Ukrainie nie życzę. Pani pytała o moją ocenę. Niestety, tak to widzę. Mam nadzieję, że się mylę. No niestety będziemy musieli się przekonać, panie Adamie. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje, za bezcenną wiedzę. Jak zwykle Adam Kobieracki, były zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw operacji. Kłaniam się nisko i życzę panu wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Spokojnego dnia. Dziękuję bardzo nawzajem. Dzięki. No niezbyt optymistycznie się z Państwem żegnamy, ale po to tu jesteśmy, żeby przedstawiać rzeczywistość taką, jaka jest. Wracamy do Państwa jutro o godzinie 9:07. Dziś na ile się da, oczywiście spokojnego i dobrego dnia Państwu życzę. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu. Jak zwykle i codziennie kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Dziękujemy za obecność i zapraszamy na jutro. Do zobaczenia.